dniu 22 września dotarł do mnie e-mail od mojego kolegi szkolnego, ale który mieszka obecnie w Stanach, w Las Vegas. I Leszek napisał: Brown jest teraz nawet słynny w Ameryce. Znalazłem to na amerykańskim Twitterze. Tutaj link do Twittera. Więc otwieram tego Twittera i co się okazuje? No, znajomy filmik z tego wydarzenia, w którym było wystąpienie Grzegorza Brauna w Parlamencie Europejskim. Przypominamy, że Grzegorz Braun upominał się o prawo do przeżycia Ukraińców, które jest zagrożone ciągłym wspieraniem wojny przez struktury unijne. Laudetur Jezus Chrystus. Thank you very much. Is this some war council? Are we at war? Are we really going to fight for what cause? With whom? With what resources? You're not helping Ukraine by prolonging this war. You're not helping Ukrainian people who were looking thank for you, shelter, thank you for escaping your their own country and the... Well, dear colleague, it wasn't really a question, but let me assure you that this parliament, up until the beginning of this illegal war against Ukraine, has been quite united to make sure that we both military but also in infrastructure and financially support the people of Ukraine, who clearly stated they want to be part of a free Europe and not to be part in the future of a Russian Federation that where there is no democracy and no freedom of speech. Thank you very much. Ian Miles Cheng, autor postu na X, w którym zamieścił relacje z Europarlamentu, z wystąpienia europosła Grzegorza Brauna i zablokowania jego wypowiedzi przez wiceprzewodniczącego parlamentu, napisał: tego nie dało się wymyślić. Europoseł do Parlamentu Europejskiego w Parlamencie Europejskim wezwał do zakończenia wojny na Ukrainie. Więc wyłączyli mu mikrofon i dali mu wykład o tym, że w Rosji nie ma wolności słowa. Hipokryzja jest wyczuwalna. Z blisko 1000 komentarzy pod postem wybrałem tylko kilka, ale oddają one klimat, ogólny klimat tych, którzy wyrażali swoją opinię na temat wolności wypowiedzi w Parlamencie Europejskim. Kolejnym komentującym był Ken W., który napisał: to takie zabawne. Ukraina była, jest najbardziej skorumpowanym krajem w Europie. Zawsze miała tę etykietę. A jednak pilnie mówią, że każdy musi im pomóc w walce o demokrację i wolność. Zełenski wsadza do więzienia swoją opozycję, cenzuruje wszystkich i anulował wybory. Skorumpowany. Podpisujący się nickiem LTN, czyli Live Trading News, napisał: w UE nie ma wolności słowa. Komentujący z niewątpliwym zacięciem literackim, podpisujący się nickiem The Min Show, skomentował: odcięcie komuś mikrofonu, aby pouczyć go o znaczeniu wolności słowa. To dosłownie scena z filmu komediowego. Ja bym napisał taką scenę. Autor komentarza, sygnujący się nickiem Nota, posłużył się cytatem George'a Orwella: Europa upadła. Im bardziej społeczeństwo oddala się od prawdy, tym bardziej będzie nienawidzić tych, którzy ją głoszą. Nirej Goswami: jest to niepokojące, gdy opowiadanie się za pokojem prowadzi do cenzury. Musimy zapewnić otwarty dialog, nawet w trudnych dyskusjach. Kevin Walker posłużył się sarkazmem. Napisał:
oni nawet nie widzą hipokryzji. Cool Christian Engineer. Hipokryzja jest prawdziwym językiem Unii Europejskiej. Wykrzyknik. Tajemniczynik FlixGIS i komentarz. To niesamowite, że na całym świecie ci ludzie używają tej samej terminologii. Ta nielegalna wojna. Kto pisze scenariusz? Mandy Howe. To jest takie cenzuralne. Wyrażanie opinii przez posła do Parlamentu Europejskiego może wydobyć różne punkty widzenia na wojnę w Ukrainie. Jego głos powinien być wysłuchany przez cały parlament. Niesamowita cenzura. Chris Einko skomentował film jednym słowem. Niewiarygodne! Jean Peugeot, komentując film z Europarlamentu, odniósł to także do sytuacji w Anglii. Czy Anglia ze wszystkich miejsc mówiła o wolności słowa, równocześnie wsadzając do więzienia ludzi piszących posty na Facebooku? Śmiałbym się, gdyby to nie było takie żałosne. Cytuję ostatni z kilku wybranych komentarzy pod postem Ayana Milesa. Te kilka komentarzy oddaje jednak ogólny nastrój komentarzy blisko 1000 zamieszczonych pod postem. Denis napisał: dowodzi to, że wszystko, czego chcą, to wojna. Ci rządni władzy ludzie nie zważają na to, ile istnień ludzkich zostało straconych. Nie chcą nawet słuchać kogoś, kto opowiada się za pokojem. Właśnie dlatego potrzebujemy Real Donald Trump. Powrót do władzy. Tylko silny amerykański przywódca może się przeciwstawić. Dobrze byłoby, gdyby te komentarze dotarły do wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Estebana Ponsa, który w trakcie obrad wyłączył mikrofon europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Także myślę, że warto, żeby te komentarze dotarły także do europosłanki Katrin van Brempt z Belgii, która pouczała europosła Grzegorza Brauna o wolności słowa. Może te komentarze naprowadziłyby ją na właściwy kierunek starań o wolność słowa. Oby. Dziękuję.